Spacerując po cmentarzu w przeddzień Święta Wszystkich Świętych, zastanawiamy się, jakie myśli i refleksje towarzyszą osobom odwiedzającym groby swoich bliskich. Koniec każdego jest tutaj. I później tylko zostają wspomnienia i odwiedziny grobów jeszcze, o ile wszyscy pamiętają, bo jest trochę grobów, o których ktoś zapomniał. To jest trochę przykre. No to samo, no. Przede wszystkim refleksja, no wspomnienia, wspomina się te osoby, z którymi się kiedyś żyło. No i odwiedza się, zapalić tą lampkę, światło pamięci. Co więcej. Ale my chodzimy często, nie tylko we wszystkich świętych, no. Tylko chodzimy prawie każdą niedzielę. Jak co roku pamiętamy o swoich zmarłych i nie tylko o swoich bliskich, ale tam, gdzie puste są groby zaniedbane, pewno nie ma nikogo z rodziny, no to kwiatki daję, zapalam znicz. I no jak co roku trzeba pamiętać o zmarłych. Wspomina Pani jakoś te osoby? Nie wiem, jakieś wspólne przeżycia, doświadczenia? Ja mam bardzo dużo grobów w kilku miejscowościach, no ale tak się składa, że tylko tutaj chodzę na groby swoich bliskich. A myśli Pani na przykład o tym, co będzie po śmierci? Jakieś takie myśli nachodzą? No nachodzą różne myśli, no ale tego nikt nie wie. To już jest siła wyższa. Ja to już jestem, proszę pana, od śmierci męża codziennie. Mąż zmarł w 2011 zmarł, nie? No to ja jestem codziennie tutaj, no bo mi go brakuje. I tylko jedyna, co się trzymali tak razem wszędzie. No trzymali się, no a teraz mnie tak nie ma przeżywa. Kto trzymać. Teraz mnie nie ma kto trzymać. Żal, smutek, wspomnienia. Po rodzicach, po dziadkach, nie? No po najbliższych, których już właśnie nie ma, nie? A myśli się też tak troszkę o tej swojej egzystencji, co będzie? Tak. To przychodzi na myśl. Jak długo jeszcze my będziemy na tym świecie? Nie myśleć o takich rzeczach, bo... A ja tak, ja bardziej realnie podchodzę chyba do życia od męża. Jeszcze się czuję młody. No, ale nasuwa się na pewno. No, czyli takie różne myśli przychodzą, refleksje, tak wszystko? Jak będzie, czy moje dzieci się zaopiekują moim grobem, tak jak my się opiekujemy grobem dziadków, no tak przychodzą. Jak dbamy właśnie tam o tych swoich dzieci, nie? Czy tak samo będą potem dbać o te nasze pomniki? Jak będą pomniki. No jak będą pomniki, nie? Zastanawiam się nad tym, że tyle osób tu leży, których kochałam, tęsknię za nimi. Smutno mi jest trochę, a trochę się cieszę, że dbają ludzie o groby, że pamiętają o tych swoich bliskich, co odeszli przed nami. To jest taki czas troszkę też wspomnień, tak? Tych, którzy odeszli. Przede wszystkim. Jakichś wydarzeń z nimi związanych, tak? Tak, tak. A myśli też Pani tak osobiście, co będzie na przykład po śmierci? Coraz częściej myślę właśnie o tym, bo coraz bliżej do tego, nie? No i... I co? No i nie wiem. No trzeba być zawsze przygotowanym na to, że kiedyś trzeba odejść, wcześniej czy później. No i że ktoś tam, przynajmniej mnie się wydaje, że ktoś tam czeka na mnie. O czym pan myśli, kiedy pan tu przychodzi? No niestety o przemijającym czasie i o tym, że trzeba myśleć i o przyszłości, i o teraźniejszości. Żeby ludziom nie robić krzywdy, żeby jakaś po prostu zostało jakieś wspomnienie dobre po człowieku, a nie złe, jakieś takie animozje, czy jakieś zatargi, czy jakieś to, no żeby czynić dobro jedni drugim i żeby potem ta pamięć zostaje po dobrym człowieku, a po złym zostają tylko złe wspomnienia.